Na wejściu wita nas piękna instalacja złożona z HDR-owych, OLED-owych telewizorów, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo to się jeszcze będę musiał dopytać. No, robi to niesamowite wrażenie. Oczywiście na tym marnym wideo, no, oświetlenie nie jest najlepsze, nie robi to takiego piorunującego wrażenia, ale... No, powiem może tak, gdybyście tu byli, bardzo byście chcieli mieć jeden z tych telewizorów. Kolory, czerń, kontrast, nasycenie, wszystko jest po prostu perfekcyjne. Przynajmniej tak wygląda na pierwszym wrażeniu, bo oczywiście to są przygotowane materiały pod tą prezentację. Na to oczywiście trzeba dać poprawkę, ale co nie zmienia faktu, że widać, że LG na tegorocznym IFA ma bardzo mocne uderzenie.